Trwają intensywne prace w centrum Mławy. Są one związane z rewitalizacją obszaru przy domu handlowym. Prace, które rozpoczęły się w ubiegłym roku, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Już na ukończeniu jest instalacja, montaż wszystkich podziemnych urządzeń, czyli kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu. Lada dzień rozpocznie się budowa komory fontanny, którą będziemy mogli podziwiać od strony ulicy Chrobrego. Będzie ona zbudowana w ciągu między domem handlowym a pawilonami handlowymi. Niebawem rozpoczną się prace związane z układaniem nawierzchni na wszystkich ciągach pieszych. Płyty pojawią się w pierwszej kolejności przy ulicy Żeromskiego, później w stronę Żwirki i Wigury. Mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Rewitalizacja potrwa jeszcze kilka miesięcy. Mamy problem z poruszaniem się. Handlowcy z pewnością narzekają na spadek obrotów, dlatego zachęcamy mieszkańców, aby mimo wszystko, mimo utrudnień, korzystali ze sklepów, które są usytuowane właśnie w centralnym punkcie miasta, a już niedługo, bo pod koniec października cały obszar będzie oddany do użytku. Zgodnie z umową do tego czasu wykonawca ma zbudować fontanny i oświetlenie, wykonać elementy małej architektury, wyremontować drogi wewnętrzne z miejscami postojowymi oraz urządzić zieleń. Koszt zadania to blisko 3,5 miliona złotych.